Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w słonecznym Egipcie i nagrywamy specjal. Dzisiaj weszłem sobie na mój kanał i zobaczyłem, że wreszcie wbiła równe 200 subów, za to Wam bardzo dziękuję. Już jest nas tutaj dużo na moim kanale, dlatego musimy się rozwijać i mieć dobre zasięgi. I w związku z tym nagrywam dla Was specjal na te 200 subów, który będzie specjalem, jeśli chodzi o zwierzęta z Egiptu właśnie. Ogólnie już jestem po tak naprawdę pierwszej nocy tutaj w tym miejscu. Patrzcie w ogóle, jakie fajne palmy są. I już z doświadczenia wiem, że zwierząt jest bardzo ciężko szukać. Będę się starał jak najlepiej, żeby się udało jak najwięcej zwierząt. Ale jest naprawdę ciężko szukać, ponieważ jest 23 stopnie. Ale należy pamiętać, że jesteśmy w Egipcie, na pustyni, w którym latem jest nawet 50 stopni, dlatego to jest duża różnica. A w nocy temperatury naprawdę spadają stosunkowo do temperatur w dzień, bo jest na przykład 15-13 stopni. I to jest trochę chłodno, ale dla człowieka, dla Polaka na przykład to jest ciepło. Na przykład teraz 23 stopnie, jest mi bardzo ciepło naprawdę, ale dla takich zwierząt jest trochę chłodniej. Możemy tutaj znaleźć modliszki, skorpiony, eresusy, inne pająki, tarantule, węże, wszystko możemy tu prawie znaleźć. Ale mówię, jest zima i jest ciężej o to, ale będę się po prostu starał, żeby jak najwięcej zwierząt się udało nagrać. Dlatego ja lecę szukać zwierząt. Jeszcze raz dziękuję za te 200 subów. W Polsce już mam pomysł na odcinek. Ogólnie a propos mojego ptasznika, to jeszcze mogę taką informację dorzucić, że jak dzień przed wyjazdem tutaj zauważyłem, że rośnie mu nowy pakiet wosków parzących, czyli że będzie liniał, dlatego na pewno jak przyjadę, to już wylinieje i dostaniecie film z aktualizacją, zobaczymy jaki będzie miał przyrost. Ogólnie nie mogę się doczekać, ale my już szukamy zwierząt i się żegnamy. Czyli ogólnie nie wiem, czy wy to widzicie, tu jest sieć, pełna sieci. O, tutaj na przykład. I to jest prawie każdej lampie. Wczoraj w nocy też to zauważyłem. I próbuję znaleźć sprawcę tego cały czas, tego zamieszania. Ale nigdy nie mogę je znaleźć. Patrzcie, jest tutaj taka jama jakby w ścianie. I patrzcie, to jest to, o czym mówiłem wam. Że tam jest gekon. Widzicie? Przed chwilą głowę schował. O, trochę widać nawet. Naprawdę, może wam... O, widzicie? Widać oczko. Dobra. Patrzcie, jaszczurka. Tu jest jaszczurka, ona jest... Wygląda mi na jaszczurkę murową. Ale mogę się mylić, bo nie wiem dokładnie. Jest to jaszczurka dzienna. Widzimy. Bardzo ładno. W nocy poszukam tutaj jeszcze innych jaszczurek, bo możliwe, że nawet ją znajdziemy, ale za to śpiącą. One sobie śpią tak tutaj na krzaczkach. Ja w ogóle chciałem dzisiaj w tym momencie wstawić odnośnik taki do tej jaszczurki, którą przed chwilą spotkaliśmy, ponieważ może się mylę, ale stwierdziłem, że jest to piaskarka algierska. Tak, piaskarka algierska to jest taka jaszczurka, która sobie żyje praktycznie na terenie całej Hiszpanii i Portugalii. Chyba, z tego co pamiętam, więc nie chcę wam zmylić błąd. I zamieszkuje też małą część Afryki, w sensie, tak podaje Wikipedia, którą jest Maroko.
oraz jeszcze tam chyba jakąś wyspę, ale to mniejsza. A z tego co wiemy, ja nie jestem w Maroko, tylko jestem w Egipcie. I to jest po drugiej stronie północnej Afryki, dlatego nie wiem co robi tutaj ta szczurka. Aczkolwiek możecie mi napisać, może się pomyliłem. Przy montażu będę robił jeszcze taki dokładniejszy research. To może się skapnę, co to będzie za jaszczurka. Ale jeżeli popełnię błąd, to możecie mi napisać, co sądzicie o tej jaszczurce, bo chyba, że są to nieaktualne dane, bo wszystko wskazuje, że to jest piaskarka algierska, ale po prostu nie pasuje mi jej występowanie, ponieważ nie powinno jej być w miejscu, w którym ja jestem. Ja teraz będę szukał dalej. Zobaczymy, co znajdę. Niedługo nastanie noc, już się powoli ściemnia, więc chyba będzie trochę. Jest gekon. To jest gekon murowy, chyba. Jestem przeszczęśliwy, że go znalazłem. Jest super ładny. I naprawdę po prostu tak ciężko było go w ogóle tutaj znaleźć, że ja w to po prostu nie wierzę, ale w końcu się udało. Pierwszy gekon na wyjeździe. Także super. W ogóle nastała nas noc w Egipcie. Nocą jest trochę inaczej to wszystko wygląda. I właśnie tutaj jest takie coś i to jest na owady. Tutaj, patrzcie, jest coś, co przyciąga muchy. A jak wiecie, owadami żywią się jaszczurki, na przykład gekony. Ja akurat nastała noc, czyli gekony są w tym momencie aktywne. I właśnie, jeżeli zobaczymy, tutaj dorosły osobnik gekona murowego siedzi. On siedzi sobie w palmie. Znalazł sobie taką kryjówkę. I se siedzi. One gryzą z tego co wiem. Ogólnie wziąłem pensetę na ten wyjazd. Ale nie wiem czy chcę go ruszać. Parę zdjęć porobię. Ale ogólnie to może będzie, o przepraszam was, może będzie jeszcze szansa spotkać takiego bliżej i może nawet wziąć go na rękę, ale akurat z tymi murowymi to nie chcę ryzykować, bo czytałem, że one naprawdę dotkliwie kąsają, dlatego nie chcę po prostu ani mu robić krzywdy, ani żeby mi się stała krzywda, dlatego ja sobie tutaj porobię zdjęcia. I co? Ja idę szukać dalej. Właśnie liczyłem, że chociaż jakiegoś gekona znajdę. Przydałoby się na przykład jakiś pająk albo coś innego. Więc ja was żegnam, zostawiam go i cześć. Dobrze, patrzcie na to. Jest dzisiaj bardzo gekonowy specjal, ponieważ tutaj z kolei to jest już chyba gekon turecki. Wygląda tak po ubarwieniu poznaję. Jest to gekon, o kurczę, ale szybciur. Już ucieka. Gekon bardzo mocno rozpowszechniony w częściach Azji, bardziej europejskich. Na przykład właśnie w Turcji. I nie są to duże gekony, ale jak widzicie, ten już jest dorosły. Tylko, że on mi tutaj wbiegł, więc nie wiem, czy mi się uda go wam jeszcze pokazać. Patrzcie, tu mamy jego ogonek. One odrzucają ogon, także nie będę go ciągnął. No i te akurat nie są agresywne, ale no widzicie jakie one są. Po prostu są narwane, niczego nie mogę się spodziewać, bo nie wiem czego się spodziewać. Tylko o, ale super będzie teraz ujęcie. Jak mi fokus pozwoli. No proszę, złap głowę. A to by było super, jakby mi fokus złapał głowę. No dobra, w miarę. Mógłbym jeszcze polepszyć, ale no widzicie o co chodzi, nie? Tak to wygląda. Także niezły gekonik. On się boi światła, dlatego ja nie będę mu aż tak świecił. Ja go już zostawiam i dzisiaj mamy bardzo gekonowy odcinek. Więc może jeszcze nagram gekona, ale nagram gekona chyba, że będzie mega duży. Albo jakiś inny gatunek, chociaż raczej inne tu chyba nie żyją. Nie, jeszcze jest gekon białoplamy, ale on jest dość rzadki. Lub jeszcze
właśnie nagram, jeżeli mi się uda jakiegoś takiego łagodnego gekona wziąć sobie na rękę, także szukam następnych rzeczy. Podniosłem taki kamień i była taka nurka, rozkopałem ją i tam siedzi coś w rodzaju naszej polskiej szczypawicy. Zobaczcie, może to ją bardziej wygonię. Ciekawe, czy coś tam jeszcze jest, bo liczyłem, w sensie liczyłem, że to będzie coś innego. Nie spodziewałem się totalnie żadnej szczypawicy. Ciekawe, co to jest za gatunek. Ja się nie znam na szczypawicach, więc wam nie powiem. Ale ja ją przykrywam tutaj. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że ta część specjalna wam się spodobała. Następna będzie troszeczkę inna i chyba dłuższa, z tego co mi się wydaje. Zresztą sami zauważycie. Ale na koniec niestety już jakby nagrywam to 2 dni po powrocie z tego specjala, dlatego podczas montażu, dlatego już wiem, co tam znalazłem, a co nie. I chcę wam powiedzieć, że niestety, ale nie udało nam się znaleźć skorpiona. No jest mniej smutno, ale no trzeba z tym żyć. Ale za to w ramach rekompensaty takiej kupiłem sobie fajną pamiątkę. A zatem kupiłem sobie taką piramidkę, w której jest skorpion. Ten skorpion to jest tak zwany palestyński żółty skorpion. Skorpion, który potrafi uśmiercić człowieka. Gdzie mogli sobie go... Chociaż możemy go sobie tak... Chociaż nie w naturze, w sensie nie w naturze, ale chociaż z bliska można obejrzeć tego skorpiona. Łacińska nazwa jest bardzo trudna, więc wam jej nie przytoczę. Aczkolwiek wiem, że ten skorpion jest z rodziny Butidae, ale nie ma w swojej nazwie Butus. Możecie zwrócić uwagę na grubość jego metasomy, czyli tego ogonka, w porównaniu do w ogóle jego szczypiec, które są bardzo cieniutkie, a ogon jest zakończony takim oto kolcem, który jest bardzo ostry. I jest o wiele grubszy w porównaniu do tych szczypiec, co oznacza, że jest to skorpion bardzo jadowity i jego ukłucie może uśmiercić człowieka. A wy widzimy się w następnej części specjala. Myślę, że wyszło fajnie. Nie wiem, czy nawet nie fajniej od tej, dlatego czekajcie. I...